Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Na święta wielkanocne nie pisanki czy kurczaczki, nie inne urocze zwierzątka czy kwiatki, ale katastrofa smoleńska była tematem konkursu plastycznego, który zorganizowano m.in. w szkołach podstawowych. Artykuł na ten temat pojawił się w Dzienniku Wschodnim. Według gazety częstym motywem prac dzieci był rozbijający się o drzewo prezydencki tupolew. Rysowały też pomniki ofiar katastrofy, lepiły fragmenty kadłuba rozbitej maszyny. Organizatorem konkursu był Komitet na rzecz budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Kraśniku, a jedną ze szkół, która wzięła w nim udział, była kraśnicka podstawówka numer 5. Ważne jest tu pytanie, kto dzieci do tego konkursu przygotował, jako podał instrukcję, mówi Dziennikowi Wschodniemu dr Ireneusz Siódem, psycholog z UMCS. Ponieważ instrukcja w stylu narysujcie drzewo nie wydaje się wystarczająca. Kto przybliżył uczniom tematykę tego konkursu i na podstawie jakich materiałów, pyta psycholog. Jego zdaniem decyzję o udziale dzieci w takim konkursie powinien podjąć specjalista. Najlepiej pedagog szkolny lub nauczyciel, który oceni, czy tematyka jest dostosowana do wieku dziecka, pisze Lubelska Gazeta. Pod artykułem pojawiły się liczne komentarze potępiające całą akcję. Oto niektóre z nich. Nie no, większej durnoty nie mogli wymyślić. Angażować dzieci do malowania katastrofy smoleńskiej – bzdura. Teraz wymyślili, aby dzieci malowały, a potem będą maglować młode umysły, że zamach. PiS wiecznie działa w temacie i wszędzie, na każdym polu, nawet w głowach dzieci, makabra, pisze Olo. W podobnym tonie wypowiada się Sza. To jest chore. Co za niezrównoważona osoba nakazała robić to dzieciom. Rozumiem, lekcja historii o Smoleńsku ogólnie i wspomnienie wypadku lotniczego, ale takie coś? Natomiast OD pisze. Kraśnik wyrasta na krajową stolicę głupoty. Wycięli lipy i zrobili pomniki Jana Pawła II. Zamknął pizzerię, bo stoi w parku Jana Pawła II. Teraz konkurs o Smoleńsku. Czekamy zatem na pomnik samolotu prezydenckiego. Na pewno jest jeszcze plac w Kraśniku i jakiś biznes do zamknięcia. Kraśnik chce się wyróżnić za wszelką cenę. Cenę totalnej głupoty. Brawo, komentuje artykuł S. Na forum Dziennika Wschodniego znaleźliśmy również fachowy komentarz osoby, wydaje się, kompetentnej. Jestem szkolnym pedagogiem w gimnazjum w Lublinie. Dla mnie to szok, wręcz niedorzeczność, by dzieci ze szkoły podstawowej angażować w konkurs o takiej tematyce. To manipulacja tymi małymi umysłami, a pisanie o szacunku do osób zmarłych to już herezja. Czy pani dyrektorka konsultowała to wydarzenie z kimkolwiek, oprócz oczywiście swoich przełożonych z Urzędu Miasta Kraśnik? Kto jest odpowiednio wyszkolony pod kątem psychologii i doświadczony w pracy z dziećmi? Wątpię. Jak tak można? Zdziwieni natomiast, że żaden z rodziców nie dzwonił w tej sprawie, to już kompletna obłuda. Rodzice nie chcą problemów z nauczycielami, boją się o późniejsze relacje ich dzieci z ciałem pedagogicznym. Kuratorium powinno wyciągnąć konsekwencje wobec organizatorów tej inicjatywy zatrudnionych w szkole. Jestem ciekaw, czy członkowie tego komitetu swoim dzieciom zaproponowali udział w konkursie o takim temacie. Litości, chociaż dzieci zostawcie w spokoju.